chwała Panu Bogu. Zmienię dzisiaj też, nie będę czytał z tego miejsca, które zamierzałem, ponieważ takie przyszły mi myśli, kiedy słuchałem Pawełka. Ciężki czas, pustynia duchowa. To nie brzmi miło, nie? Pustynia duchowa. No ale dobra, jeden Pawełek. O, Marta też. To już wiem o jeszcze jednym. O jednej osobie, która też pustynię duchową. Może to tak nazwać, taka pustynia duchowa. O. I powiem tak, że mnie to wcale nie przeraża. I powiem, że w jaki sposób cieszy, jak słyszę takie słowa. Bo o wiele chętniej słyszę właśnie takie świadectwa, niż gdybym nie słyszał ich wcale. Albo niż gdybym miał do czynienia z chrześcijanami, którzy nie potrafią powiedzieć ani o pustyni, ani o radości. Ani o dolinie, ani o górze. Są tacy chrześcijanie. Przeżywasz coś z Bogiem? Ani doliny, ani góry. Ani radości, ani smutku, ani zawodu, ani pragnienia, ani łez, ani śmiechu. Nic, no tak. A to tacy. To jest, tak bym się wtedy martwił. Takimi bym się martwił, bardzo bym się martwił. Natomiast takimi, którzy mówią, przeżywam pustynię duchową, jest to oznaka zdrowego życia duchowego. Oznaka wzrostu duchowego. I przeczytam ten fragment, przypomnę fragment, który najczęściej nas irytuje. Może już, daj Boże, nie, ale irytujący. Jakub mówi, za największą radość miejcie, gdy rozmaite próby, doświadczenia przechodzicie. A Paweł, Piotr mówi, jakby prawie, że powtarzał to samo w pierwszym liście, pierwszy rozdział. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza. Po co są różnorodne doświadczenia? Pustynia to jest doświadczenie, absolutnie. Wielkie doświadczenie. Trudne doświadczenie. Jezus też miał pustynię. Jezus był na pustyni i tylko, nie tylko w sensie fizycznym, bo to była pustynia. Ale tam musiał pościć, wołać do Boga, bo miał bardzo ciężką walkę. I to nie było złe. To nie była ciemna, taka wstydliwa strona życia Chrystusa. Nie, wcale nie. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Jeśli Bóg sprawia w życiu takich młodych ludzi, młodych chrześcijan, już takie doświadczenia, takie próby, takie pustynie, ja myślę tak, właśnie taka mi myśl dzisiaj przyszła, kiedy Paweł mówił o tym swoim doświadczeniu. Że Pan Bóg wie już, uznał, że może puścić swoje dziecko w te niebezpieczne chwile. Moment, to są niebezpieczne chwile. To jest coś takiego jak rodzice, którzy uczą dziecko chodzić. I na początku robią to tak, że jak anioł stróż nad nim, nie? Tak, rączka tu, tak na 3 centymetry, jeśli puszczą, żeby czasami, jak tylko się zachwieje, to łup. No, żeby czasem, tak? Ale przychodzi chwila, kiedy uznają, że można puścić go do taty czy do mamy 2 kroki dalej, a później 5 kroków.
Ale przecież w ciągu tych 5 kroków to się właśnie może stać to, no właśnie to, przewróci się. Uznają, że już mogą puścić. Albo jak na rowerku uczymy dzieci jeździć, nie? Kiedyś taki kijek był teraz, czy kółeczka na kijku i się prowadziło tego i trzymało. I wreszcie się wchodził moment, że mogłeś puścić ten kijek, zostawić go i pozwolić, żeby pojechało samo. I tak samo, kiedy przychodzi taka pustynia w życiu waszym, to nie odnoście tego do upadku duchowego, do takiej, nie wiem, do takiego, że słabi wtedy jesteście duchowo. Jeśli nie ma jawnego grzechu, jeśli nie ma grzechu, który zaraz oskarża, który zaraz boli, kuje, bo to jest całkiem, to jest inny problem. Tak? Ja nie mówię o tym, żeby upaść w grzechu przez grzech i sobie mówić, a jestem na pustyni. A czemu jestem na pustyni? Bo tu założyłem. No nie, to nie o tym myślę, nie? Ale tu wiemy o tym, że to nie o to chodzi. Więc nie myślcie, że to jest, jej, co się dzieje ze mną? Właśnie się dobrze dzieje. Musimy przechodzić. Musimy, żeby, kochani, żeby zasmuceni jesteście, to przynosi smutek. Ciężko człowiekowi jest. Ciężko jest człowiekowi. Kochani, ale my mamy takiego czułego Ojca, takiego wspaniałego pasterza, Jezusa Chrystusa, tak rozumie nas, tak nas naprawdę zna, myśli nasze, motywacje nasze, że On wie, dlaczego jest nam ciężko. I On się zgadza na to, żeby było nam ciężko przez moment. Dlaczego się na to zgadza? Dlaczego to w ogóle trzeba, żeby być zasmucony różnorodnymi doświadczeniami? A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza i tak dalej. Później już jest cała chluba, to jest później już jest wielka chwała. Dalej następuje. A żeby wypróbowana wiara wasza, i tak sobie myślę, dlatego wiecie, mnie to raczej raduje niż smuci, ale nie martwi mnie, bo wiem, po pierwsze wiem, że Bóg was na pewno nie zgubi. Na pewno nie zabłądzicie na tej pustyni, na pewno nie stracicie tam życia. Na pewno nie. Na pewno nie. Na pewno nie. I to, że Pan Bóg uznał już, że może puścić was trochę, żebyście sami pojechali. Żebyście zasmakowali tego, co było, powiem, chlebem powszednim Jezusa Chrystusa, gdy był na tej ziemi. On ciągle potrzebował modlitwy. Potrzebował modlitwy. Nie miał zwyczaj modlić się. Nie, on był taki religijny i on po prostu musiał się modlić. Nie, on potrzebował modlitwy. Potrzebował modlitwy. Bo w tej modlitwie jest napisane, że to nie była kulturalna rozmowa, grzeczna, grzecznościowa, ale że to było wołanie o ratunek. Wołanie o ratunek. Tak? Tak? Czy nie? Czy to była grzecznościowa rozmowa? Trzeba czytać ten wiersz, trzeba go na pamięć znać, bo on naprawdę, on rewolucję robi w życiu. Wielu myśli, że Jezus chodził, bo to był syn, a to był ojciec. Oni się kochali bardzo. Rozmawiał, no. Ale nie. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i łzami modlitwy i błagania. To nie była kurtuazyjna rozmowa. To były modlitwy i błagania do tego, który go mógł wyratować. Modlitwa o ratunek. Modlitwa o ratunek. I jeśli takie coś przeżywacie, to Pan Bóg wie, że Duch Święty was będzie trzymał, szczek, że nie odpuścicie, powiecie, no trudno, muszę się przewrócić. Nie, że będziecie szukać ratunku, wyjścia. I wtedy wiara nie urośnie wam, za 3 lata będziecie mocniejsi. Dlaczego będziecie mocniejsi? No bo już 3 lata będą za mną. No nie. Z wiarą tak nie jest.
Mało tego, z poznaniem Chrystusa tak nie jest. Że za 3 lata już by tego bardziej znał. Wielu tak myśli, że za 3 lata będzie go bardziej znać. Za 3 lata będzie wiara jego większa. A wcale nieprawda. Nie przez to wiara się wzmacnia, przez doświadczenia, przez próby, przez walki, przez zwycięstwa. Przez zwycięstwa. A później będą owoce tego, że wiara będzie na tyle mocna, że kiedy przyjdą doświadczenia, takie pustynie duchowe, to wy będziecie mogli patrzeć już tam dalej, na skraj tej pustyni, gdzie już las widać. Teraz może widać tak, że ja mówię po sobie, wiecie, ja nie jestem jakimś takim, nie wiem, jakimś takim psychologiem duchowym. I tak sobie myślę, nie, nie. Ja sobie odtwarzam to, co miałem w swoim życiu. Takie same momenty. Takie same smutki, takie same jakby lęki, strachy. I wtedy, gdy byłem na pustyni duchowej, to nie mogłem nic dojrzeć. Nic nie mogłem dojrzeć. Wiara nie była jeszcze tak mocna. Nie mogłem nic dojrzeć oprócz pustyni. I wszędzie zagrożenie, nie wiem, no czym, no na pustyni śmiercią. Tu patrzysz, rozglądasz się za oazą, ale nie widzisz, sam piach, sam masz już dość tego piachu. Masz już dość tej pustyni. Nie widać. A jeśli wiara jest ukształtowana, jest mocna, to jesteś na pustyni, masz ten sam piach, masz ten sam widok, ale twoje oczy sięgają dalej. Wiesz, że tam, za horyzontem jest oaza. Jest, przyjdziesz do niej, bo już 10 razy albo 100 razy przyszedłeś. Pan Bóg cię tam przyprowadził. I tak nasze życie wygląda w tym boju. A druga myśl, pierwszy raz mi jakoś to przeszło do serca, kiedy oczywiście Paweł wspominał ten ulubiony wiersz i on zawsze go prawie wspomina, że to jest takie jego jakby motto jego życia, pamiętam jedno jego świadectwo. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Kochani, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego. I sam pamiętam, że bardzo często mówiłem, no Królestwo Boże to my już żeśmy znaleźli, ale teraz mamy szukać Jego sprawiedliwości jeszcze. Najczęściej tak mówiłem. A teraz mi przyszło całkiem takie, no inna myśl. Bo żeby nie robić znaku równości tutaj, między tym wezwaniem, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Żeby nie robić, nie utożsamiać tego z tym samym, co oznacza szukaj najpierw zbawienia. Grzesznikom, naszym dzieciom, szukaj najpierw Chrystusa. Musisz znaleźć Chrystusa, który stanie się twoim zbawicielem. Musisz znaleźć zbawienie, musisz dostąpić odpuszczenia, musisz dostąpić pojednania, tak? Szukaj tego. Módl się o to. Jeśli utożsamiamy to szukanie tego z tym, co tu jest napisane, to jest nieporozumienie, to nie jest to. Bo wtedy myślimy, no co to, to nie jest do nas, bo ja już dawno jestem wierzący. To co to jesteś wierzący? To znalazłeś Chrystusa. Znalazłeś źródło życia. Stanąłeś pod krzyżem. I tak dalej. Narodziłeś się. Tak, tego trzeba było szukać. No ale teraz po co Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego? No co, nie znalazłem? A co to znaczy szukać Królestwa Bożego? To nie znaczy szukać pojednania. To nie znaczy szukać ofiary Jezusa. To nie znaczy szukać Golgoty. To nie znaczy, bo Królestwo Boże to co? Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój. A co to jest Królestwo Boże? Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Szukajcie i nawet jedna z tych pierwszych rzeczy, najważniejszych może dotyczących Królestwa Bożego teraz dla nas, jest tu wymieniona. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Ale szukajcie najpierw, co zawiera ten nakaz? Szukajcie najpierw Królestwa. To znaczy szukaj najpierw sprawiedliwości, szukaj najpierw pokoju, szukaj najpierw radości w Duchu Świętym. Szukaj tego przede wszystkim. Szukaj tego ciągle. I okazuje się, że mamy czego szukać, bo zbawienia już nie muszę szukać, bo jestem dzieckiem Bożym. Może już i 20, 30, 50 lat jestem dzieckiem Bożym, więc nie muszę szukać.
Imię moje już jest zapisane, więc ja nie muszę tego szukać. Ale jednak Jezus mówi, najpierw szukajcie i przede wszystkim i w pierwszej kolejności zawsze szukajcie Królestwa Bożego. Ale Królestwo Boże, trzeba rozumieć, to nie jest to, że jednorazowe spotkanie z Jezusem, zaufanie, oddanie Mu swojego życia, to jest co innego. To jest co innego. Szukaj zbawienia. To jest całkiem co innego. Teraz jako ten zbawiony szukaj sprawiedliwości, szukaj pokoju Królestwa Bożego i szukaj radości Królestwa Bożego. Szukaj tego. A trzeba powiedzieć, że tego jest ciągle za mało. Nie ma takiego tutaj na tym miejscu, takiej osoby, która powiedziała, ja już mam dość sprawiedliwości, w sensie ja jestem tak sprawiedliwy, ja już mam w pełni, albo pokój. A pokój to ja, albo radość. No nie ma sprawy, radość. Nie, nie. Ciągle nam tego nie dostaje, bo mamy to szukać. W pierwszej kolejności, przede wszystkim, przed wszystkimi innymi rzeczami, szukać tego. Dlatego jest to piękne hasło, jeśli jest to w życiu naszym, jeśli to rozumiemy. Ciągle mamy tego właśnie szukać. Ciągle mamy być zajęci tym, aby poszerzać w naszym życiu sprawiedliwość Bożą, aby ona wypierała naszą niesprawiedliwość, albo naszą sprawiedliwość, która jest tak naprawdę wielkim, wielkim bublem sprawiedliwości. Nasza sprawiedliwość jest wielkim zakłamaniem. To jest żadna sprawiedliwość ta nasza, tak? Szukaj pokoju, prawdziwego pokoju, którym nacechowane jest Królestwo Boże, w którym cechuje się Królestwo Boże. Szukaj radości. Szukaj radości. I trzeba tego naprawdę szukać. Bo jeśli poprzestaniemy na szukaniu Bożych rzeczy, bo znaleźliśmy Pana, bo jesteśmy dziećmi Bożymi, bo Pan Jezus jest naszym pasterzem. Jeśli tylko i przestaniemy, to naprawdę ciągle nam będzie brakować i sprawiedliwości, i pokoju, i radości w Duchu Świętym. Nie mówię o innych. Tego trzeba szukać. A to się czyni w ten sposób, że się naśladuje Jezusa i Duch Święty działa w naszym sercu i Słowo Boże działa w naszym sercu, w życiu naszym i wypiera naszą pseudosprawiedliwość, a wchodzi Boża sprawiedliwość. Naszą radość z różnych bezdurnych rzeczy niepotrzebna już. Niepotrzebna jest nam taka radość i niepotrzebne nam są te bezdurne rzeczy, które tą radość przyprowadzają, kiedy mamy prawdziwą radość Ducha Świętego i głęboki pokój. Znajdujemy coraz głębszy pokój, który nie pierzcha w obliczu zagrożenia jakiegoś, nie wiem, który nie kończy się, bo zła wiadomość dotarła. Pokój, o którym mówi Jezus, który przewyższa wszelki rozum. Dlatego, bracia i siostry, zachęcajmy się nawzajem. Jeśli przychodzi pustynia, masz smutek, jest ci ciężko, bojuj dobry bój wiary. To jest miejsce, to jest czas naprawdę na duchową walkę. Nie poddaj się. Ufaj Panu Bogu, szukaj Jego oblicza. Jeszcze intensywniej szukaj Jego oblicza. A ja przecież go znam. Mało jeszcze go znamy. I kiedy po takim szukaniu Pana, po takim wołaniu, po takiej tęsknocie za Panem, kiedy znowu Pan Jezus, kiedy te chmury mijają i znowu Pan Jezus nam się pokazuje, jest piękniejszy. My go widzimy wyraźniej, nie dlatego, że on się zmienił, on się nie zmienia, ale my odkrywamy w nim piękniejsze rzeczy, większe, jeszcze więcej, jeszcze głębiej. Jest nam jeszcze bardziej drogi. Jeszcze bardziej nas raduje i toczmy ten dobry bój wiary, wiedząc, że Pan Bóg ma nasze życie w swoich rękach, nie da nam ponad siły nasze. Nie wyprowadzi nas na taką pustynię, z której nie ma wyjścia. Nie, nie, nie da ponad siły nasze. Nie da. Ale razem z pokuszeniem jest napisane, daje wyjście. Niech Pan Bóg nam pobłogosławi. A też to jest dobra rzecz, aby się modlić jedni o drugich, tak? Aby jedni o drugich się modlić, aby w tych doświadczeniach i próbach mieć kogoś, kto będzie się modlił. Jezus, kiedy szedł na największą swoją próbę,
czytaliśmy o tym niedawno, prosił swoich uczniów, aby modlili się. On tego nie otrzymał. Nawet przez to nie przegrał, ponieważ ufał Ojcu i nie może się nikt zawieść, kto ufa Ojcu. Nikt. I on się nie zawiódł. Mimo tego, że zawiódł się na uczniach. Nie daj Boże, żebyśmy my takich doświadczeń mieli, że chcemy modlitwy, a ktoś śpi. Że prosimy o modlitwę, a ktoś nie podejmuje tej modlitwy. Módlmy się jedni o drugich. Mówmy o naszych potrzebach. Mówmy, bo jeśli nie powiemy, to skąd masz wiedzieć? A gdy słyszymy, to naprawdę weźmy to do serca i kiedy będziemy modlić się na przykład wtedy, gdy słyszysz, to zostaw wszystkie swoje sprawy nawet. Nie módl się o swoje. Nie. Stawiaj się za przyjaciółmi, tak? Jak Job. On miał się o co modlić. Wtedy, gdy się skończyło jego doświadczenie. Cała jego majątność była stracona, domy jego były porozwalane, rodzinę miał zniszczoną. On wszystko musiał odbudować od nowa. On miał o co się modlić. O siebie. Mógł powiedzieć, Boże, co ty każesz mi się modlić za przyjaciół moich? Czy nie widzisz, ile ja mam potrzeb? Ale on odłożył swoje sprawy, tak? I modlił się za nimi. I co? A Bóg błogosławił mu ile? W dwójnasób czy w trójnasób? Warto tak, naprawdę, tak, taka modlitwa, kiedy wiesz, że ktoś potrzebuje modlitwy, odłóż swoje sprawy, nie bój się, Bóg o nich nie zapomniał. A Bóg widzi twoje serce. Amen.